Dobra, słuchajcie, sobota, a ja drodzę do roboty. Wyjątkowo, jak co sobota ostatnio, w tamtą sobotę byłem. Na chwilę, co prawda, ale byłem, czy dwa tygodnie temu. W sobotę ja nie pracuję, wiecie, nie skupiam się na nich. Ale dzisiaj mam specjalne zadanie, którego nie wykonałem. Ktoś pisał. Nie wykonałem w tygodniu, bo zabrakło nam czasu. Ktoś napisał też na YouTubie. Zaraz przeczytam. Nie wykonałem tego zadania, no bo zabrakło czasu. Ja też, wiecie co, ja też znam swój jakiś taki limit energii życiowej. Nie chcę też tylko poświęcić czasu tylko i wyłącznie na siłownię. Na pracę. Zajebisty jestem. Na pracę, bo właśnie chcę jeszcze zawsze na siłownię gdzieś znaleźć czas. W czwartek nie poszedłem, już byłem na siebie zły, że posiedziałem tyle czasu. Wczoraj jakoś tam jeszcze wycisnąłem ostatnie soki. Trochę dobiłem bicka. Dzisiaj pójdę. Teraz lecę do Screwfixa po pompę, którą mam do założenia. To jest pompa, o której wspominałem, pokażę wam ją za chwilę. Zakłada się ją na main, aby zassała więcej wody i stworzyła większe ciśnienie wody w domu. Także jadę po nią. Do tego wszystkiego no lipa się robi, słuchajcie, znowu zamykają nam Anglię powoli już, albo za chwilę zamkną już ją całą od środy. Także jeżeli zdążę, to kupię wszystkie farby, jeżeli nie, to chrzanić to, projekt po prostu zamrożę, nie będę mógł go wykonać do końca. Mam nadzieję, że do takich ekscesów nie dojdzie. Ja na bieżąco kupuję tutaj towary dla Chinki. Raz, że nie chcę tego przetrzymywać, dwa, no nie chcę po prostu wydawać pieniędzy. Więc na bieżąco wydajemy pieniądze, które dostaję od niej tygodniowo. Więc jeżeli dojdzie do takiej akcji, no to będzie problem. Mam nadzieję, że nie będzie, że zdążymy kupić farbę i wszystko inne do tego czasu, zanim znowu zamkną nam sklepy. Bo jeżeli się tak stanie, to masa ludzi znowu będzie siedziała w domu. Klienci mogą nie zgodzić się, następni szczególnie, na to, żeby te projekty były wykonywane, bo tam jest babka w domu, ona się raczej nie będzie wyprowadzała, łazienka jest do zrobienia. Projekt, który jest do zrobienia, co tam było, ten taki a la porch do wybudowania, tam jest z kolei dziadek, więc jeżeli odwalą nam takie numery, no to na pewno na te dwa projekty, które miałem do końca roku, mogą się pożegnać. Możemy już ich nie zrobić. Mam ten cladding od poniedziałku. Ja zaczynam z Mateuszem i ja pewnie go będę kończył. Chyba, że tam ktoś z chłopaków mi pomoże jednego, drugiego dnia w następnym tygodniu. To są projekty, które... Cladding to nie jest projekt, który komukolwiek koliduje, bo tam nie mam jakby kontaktu z nikim. Materiał został zamówiony, przyjeżdża jutro. No i ten projekt, który mamy teraz, tak samo nie koliduje nikomu, bo my jesteśmy sobie sami, nikt tu nie mieszka na tym domu i tyle w temacie. A jak to się skończy? Nie wiem, słuchajcie, ja mam piwo w lodówce, lefę sobie kupiłem wczoraj, pojechałem do kolegi, podrzuciliśmy mu piwo, bo też jest tam taka dziwna sytuacja. Została jego żona testowana w pracy i okazało się, że jedna na 100 osób ma koronawirusa podobno. Ona sama o tym nie wiedziała, a że pracowała wśród ludzi, przebywa wśród ludzi, no to poprosili ją, żeby poszła do domu. Jest na kwarantannie, automatycznie jej mąż jest na kwarantannie, dzieci są na kwarantannie. Robiła sobie test za tydzień, dalej nikt nie ma, tylko ona. Też nie wiadomo, co się dzieje dalej. Mieli jeszcze wcześniej, zanim te testy miała zrobiona, spotkanie z wieloma ludźmi, mieli nawet urodziny, wiecie, dziecka i tak dalej. Ci ludzie nie mają koronawirusa, tylko dalej ona ma koronawirusa, więc już sam nie wiem, czy to jest wirus, czy jakaś choroba wrodzona, słuchajcie, jeżeli jest. No bo jeżeli ona przebywała
dziesiątkach, jak nie setkach ludzi przez ostatnie tygodnie, no to ktoś siłą rzeczy powinien przejąć od niej też tego wirusa. Chyba że bezobjawowo znaczy, że nie roznosisz. A jak objawowo, to znaczy, że roznosisz. Słuchajcie, oby was nie dopadło. Ja lecę ze Screwfixa, pokażę wam za chwilę pompę. Miłego dnia wam wszystkim życzę. Sobota, piękny dzień. Muzyczka mi dogrywa. Także zobaczymy się za chwilę. Cześć, hej. Znowu w wanie, już byłem teraz w Plum City po Screwfixie, bo w Screwfixie odebrałem pompę. W Plum City lubię przyjechać tutaj po gadżety, które brakuje ewentualnie, i zawsze po poradę, więc pompa jest. Jest to nawet ciężka pompa, wam powiem szczerze. Tędy będzie wpływała woda, tędy wypływała do systemu. Prosta instalacja, montuje się to bezpośrednio do szafki. Ciężki element, ma tutaj takie gumki, widzicie, antywibracyjne, więc delikatnie do podłoża, rurki, przepięcie, kabel, sper też został kupiony. Mamy spera, mamy gniazdko nawet w razie czego. Sper też jest, 13 amper. Lecimy do dziadka, bo jest za 5, on już na mnie czeka. Jeszcze sąsiada spotkałem, słuchajcie, w sklepie. Kiedyś go nie lubiłem, bardzo teraz się lubimy. Przekonał się do mnie. Widzę, że człowiek pracy jestem, że nie tylko, wiecie, jakaś obca rodzina, benefity. Ale często Anglicy sobie tak myślą, wiecie, jak się wprowadzasz w nowe miejsce, jeszcze nie jesteś stąd, tylko jesteś, wiecie, z innego kraju, to obserwują cię przez jakąś chwilę tam. Kto to jesteś? Ty. Czy jesteś warty uwagi? Ale ostatni rok się tak do mnie przekonał i sam mówi do mnie dzień dobry, cześć i w ogóle, także zagaduję od czasu do czasu, jak z psami wyjdzie. Na wszystko trzeba czasu. Także teraz wracam już do klienta. W międzyczasie widziałem jakieś posty na fejsie związane z protestami w Polsce. Eskalacja niesamowita. Powiem wam szczerze, daleko to zaszło. Ale tak jak wielu z was zaznaczyło, komentując poniżej, tak, macie rację. To jest też po części kreowana awantura, aby przyklepać inne ustawy. Jeżeli faktycznie tak jest, to powiem wam szczerze, Escobar to jest mały ptaszek przy kaczorze. Słuchajcie, zobaczymy, co z tego będzie. Tak jak mówię, czas wszystko pokaże. Nie dajmy się zwariować. Wracam, lecę. Czy on zawraca, czy on jedzie? Nie, no zawraca, ale... Kolego. Może kierunkowskazy. Dobra, lecimy. Nie denerwujmy się. Do zobaczenia za chwilę. Na razie, cześć. Dobra, słuchajcie, jestem już w kuchni. To jest szafka pod zlewem. Także tu jest to miejsce, w którym właśnie ta pompa ma stanąć. Jeszcze nie wiem, czy ona będzie stała. Tak. Może tak właśnie, tak żeby był dostęp tam do zaworu, albo tak. Ale gdzieś w tej pozycji. Ten kabel później tam poleci pod szafką, bo tu mamy zmywarkę, więc prawdopodobnie będę musiał odkręcić zmywarę i zobaczyć, gdzie jest tam prąd, czy jest bezpośrednio za nią, czy może gdzieś z boku, ale to się wszystko okaże. Na tą chwilę muszę wyciąć ten panel gdzieś tu w kwadracie w miarę czysto, aby się dostać do rurek i wtedy stworzyć możliwość przepięcia. Także lecimy z tym. Narzędzia mam, zaczynam. Słuchajcie, rurki przerobione, także gotowe wszystko jest. To jest od zaworu na kapslu, akurat sprawdziłem, bo tam ciasno było. Przetestowane i nic tu nie cieknie, nic tu nie syczy. To jest przychodzący, to jest wychodzący.
Tak sobie to ustawiłem, aby te rurki mogły się zagiąć delikatnie w dół. Teraz zabieram się za montaż pompy. Zanim to w sumie zrobię, to muszę znaleźć prąd. Więc chyba zmywarka poleci najpierw. Lecimy. Słuchajcie, a propos podwójnego piekarnika, zobaczcie co odkryłem. Podwójny piekarnik. Muszę zerwać te plimfy, jak widzicie, żeby dostać się do zmywarki, bo ten plimf jest ostatni. Ale przy okazji zrywania tego plimfa odkryłem, że takie piekarniki właśnie mają nogi. Takie właśnie nogi, żeby to wszystko soli nie stało, a nie wisiało na jakichś badziewnych brakietach. Więc wtedy to wszystko ma ręce i nogi i trzyma się kupy. Więc jeżeli kiedykolwiek będziecie montować, to poszukajcie może czegoś takiego zamiast tych elementów, bo wtedy ta kuchenka stoi na własnych nogach. Tak myślałem, że tak było najlepiej i zobaczcie, przypadek sprawił, że odkryłem taki piekarnik. No nic, wracając do tematu, rurki mam przygotowane, zrywam ostatni plimf, wysuwam zmywarkę, zabieram się za prąd. Słuchajcie, jest dobra nowina. Udało mi się tutaj wcisnąć, ja taki duży chłop w ogóle w tej małej kuchni, pod jedną szafkę, pod drugą szafkę, ale jakoś to ogarnąłem. Więc pompę mamy, słuchajcie, zamontowaną, te rurki tam, jak pokazywałem wam, przygotowałem wcześniej na flexi, ładnie tutaj, delikatnie wygiąłem je, zakręcona, przyczepiona też minimalnie na dwie śrubki, żeby tylko po prostu nie wyskoczyła. Tu mamy założonego spera, kabel został puszczony pod szafką, tam mamy gniazdko, więc wszystko poszło zlinkowane do gniazdka. I teraz zobaczcie, jaka jest różnica między ciepłą wodą. To nie? Ja włączę teraz pompę, patrzcie. I tak samo z zimną, zobaczcie. Wyłączę pompę tutaj na sterze. Włączam zimną wodę. Dobra, niech się uspokoi. Teraz włączam pompę, on zaraz włączy się. Zobaczcie, jaka duża różnica ciśnienia. Ostro, nie? Także słuchajcie, 300 taka pompa, niedużo pracy. Trzeba po prostu znaleźć maina, gdzie przychodzi główna rurka z wodą do domu czy do mieszkania. Podłączamy taką pompę, zasysa wtedy więcej wody i mamy lepsze ciśnienie w całej chacie. Także z mojej strony to wszystko, zakręcam wodę. Pompa będzie tylko używana wtedy, kiedy będą tak naprawdę używać łazienkę. Muszę tylko tu poodkurzać i wszystko na temat. Także tu jakieś śmieci wygarnę, tu te gniazdko. Podłączyłem wszystko, akurat miałem farta, nie musiałem wyjmować zmywarki. Dobra, tyle na sobotę. Ja się pakuję, zmykam do domu, bo wszyscy na mnie czekają. Musimy jechać po pumpkiny, także wesołego Halloween wam życzę. Na razie, hej. Siema robaczki. Poniedziałek. Jestem w samochodzie. Na koszulce. Przebiegłem wichurę jak skurczybyk. Muszę klucze zostawić Oskarowi i lecę po Mateusza. Dobra, Oskar dostał klucze. Dobrze, że mam z tym Oskarem blisko, wiecie? Także jak coś, to na momencie jest ogarnięte. Ale jest tu dzisiaj tłok. Chyba się wszyscy śpieszą przed lockdownem. Skończymy łazienkę w 2 dni, kuchnię w 2 dni i tak dalej. Przebudówkę w 2 dni. No tak, no i ten dom, który żeśmy zaczęli w 2 dni. Nie, nierealne, wiadomo, że nierealne. Wracając do tego głupiego tematu, to też rzucili tak jak psu kiełbasę. Macie tutaj miesiąc czasu, zamykamy, abyście nie pochorowali się. A później już będzie ok. Ale to od czwartku, od 12 w nocy wchodzi ta. Ten zakaz. Do czwartku możemy jeszcze robić co chcemy, jak chcemy, słuchajcie. No nic, paradoks za paradoksem. Męczy mnie to komentowanie albo nie komentowanie już nawet.
temat nie chcę się za bardzo ucierać, wam powiem szczerze, bo każdy z nas wie, co jest kaman, przynajmniej odczuwa, co jest kaman. Więc wracając do tego tematu, tylko powiem, miejcie własny rozum i dajcie się wyrolować do końca. Bądźcie czujni. Słuchajcie, lecimy po Mateusza i to jest najważniejsze teraz. Tak, trochę pogoda jest kiepska. Mamy dzisiaj zacząć ten kladding tam zrywać, coś przygotowywać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak z tego wyjdzie. Rano jedziemy tylko jeszcze do Rafała, przywitać się z klientką, bo on tam zaczyna ten pokój. Więc wszystko chciałbym z nim docelowo już potwierdzić, żeby nie było, że czegoś nie mówiliśmy. Choć i tak Rafał miał z sobą notes, to był zaskoczony, że farby ma kupić, że to jest jego bajka. I że kolory w ogóle na ścianę jakieś mu wysłałem. Także tak to widzicie, jest. Mam nadzieję, że to jest tylko taki mały error, który się wkradł. I tyle. Poza tym wszystkim wszystko będzie dobrze. My tam tylko podłogę zrobimy ja sam lub z kimś w poniedziałek, we wtorek, w następnym tygodniu. To wszystko zależy od wszystkiego dookoła tak naprawdę. Czy zdołamy wypożyczyć maszynę, czy nie zdołamy. Jeżeli nie zdołamy, to nie wiem. To nie zrobimy tej podłogi i tyle w temacie. Także zobaczymy, jak ten lockdown na nas tu wpłynie. Będziecie na bieżąco, słuchajcie. Co do farby, to mi się wydaje, że nie ma co panikować. Kupimy albo tą Duluxa, albo właśnie tą Śnieżkę. Miałem dzisiaj w planach zatelefonować do Mrówy, więc dowiem się, jak to wygląda. Z tego, co pamiętam, to Rafał mówił, że ona jest dobra, ona się nadaje do sprayowania, że jest dużo lepsza, jeżeli chodzi o jakość. I ma jeszcze tam drugi odpowiednik też Śnieżki, jakiś bardziej zmywalny, co może zainteresuje mnie ta farba, tylko chciałbym zobaczyć jej finish najpierw, więc zanim zakupię tą farbę, to na pewno sobie pojadę do Mrówy i zobaczę. Mamy ostatnie 3 dni siłowni, słuchajcie, także dzisiaj będzie pompa, jutro pompa, środę pompa, a od czwartku na ogrodzie, 4 tygodnie. Chryste Panie, mogłem kupić sobie jakiś sprzęt, ale za to Buddy, Karl, kupił sobie kilka sprzętów, więc zrobimy tak, że do Buddy'ego zadzwonię i powiem: Buddy, zrzuć to do garażu, tam gdzie mam samochód, i będziemy po prostu wymieniać się kłódką od garażu, ja zrzucę swoje, ty zrzucisz swoje i każdy będzie zadowolony. I chyba tak na taki układ pójdziemy, słuchajcie. Także zrobimy sobie taką prywatną siłownię. Każdy coś poprzynosi, może Mateusz coś przyniesie i sobie rozwiążemy te 4 tygodnie jakoś sami. Damy radę, słuchajcie, jesteśmy Polakami. Wykombinujemy coś. Nie? Jak nie my, to kto? Dobra, dzwonię po Mateusza. Zobaczymy się za chwilę. Cześć, miłego poniedziałku. Cześć. Zobaczcie, jesteśmy na tym pokoju. Słuchajcie, śpieszę się, bo raz, że mamy swoje zajęcia. Rafał też potrzebuje już się tutaj ogarnąć. Z klientem rozmawialiśmy, więc wszystko jest potwierdzone. Mamy potwierdzony kolor na ściany. Taki. Tam u góry wszystko od raila przez sufit będzie białe. Mamy tutaj gniazdka do zrobienia dodatkowe, czyli tak, te gniazdko musi być przeniesione tu. Tu ma być stworzone dodatkowe gniazdko. Te zostaje, tu nie ma żadnego gniazdka. I te gniazdko będzie przeniesione tutaj. Jeżeli chodzi o takie małe zmiany, skirtingi zostają. Ten picture rail cały będzie musiał być zdjęty i założony nowy. Do tego wszystkiego mamy tutaj naprawy ścian. Jak widzicie, nam się trochę rozeszła chatka, więc tu pójdzie kotwa, jedna, druga, trzecia, albo i 4, zobaczymy. I tak samo tutaj na rogu pójdą kotwy. Te, jakie to są kotwy, Rafał? Żywiczne. Nie. Zaraz mu powiem. Rafał, jak ty je nazywasz, te kotwy? Normalnie kotwy. Kotwy. Kotwy chemiczne. Chemiczne, o to mi chodziło. Także pójdzie chemiczna kotwa, będzie ogarnięte. Tam też trzeba będzie to uzupełnić. No i wtedy, jak wszystko już będzie przygotowane, zerwany papier do końca, gdzieś tam jakieś małe rzeczy pozostawały, tak jak tutaj, to trzeba będzie to pięknie wyplastrować. Także pokój na pewno się zmieni do końca tygodnia. Diametralnie. Tu powiem wam szczerze, jak wchodzę już pod to okno, to mam takie uczucie, że się przechylam do tyłu. Nie wiem, czy to widać, ale mam wrażenie, że tam podłoga jest załamana tak mniej więcej od tego miejsca. Tu, od tego, do wariatów. Ale nic, my tu za dużo nie możemy niestety zrobić, chyba że przebudujemy cały front domu,
i zrobimy coś z fundamentem, zapinujemy, ale to już nie nasza bajka. Zrobimy tylko tyle, ile możemy zrobić. Także z naszej strony tyle. Zostawiam Rafała, będę tutaj może z 2-3 razy w tygodniu, tylko zobaczę, jaki jest progres. I musimy się umówić na tą podłogę. Też muszę zajechać do Travisa za chwilę i właśnie wynająć tą maszynę, żeby to już wszystko było przygotowane, zamówione i czekało nawet w garażu. Zapłacę za tydzień więcej, ale chcę mieć tą maszynę już wypożyczoną. Także to jest załatwione. Tam później tylko na koniec jeszcze chmurę płytki. Aha, zapomniałem o tym. Także klient wybrał sobie takie płyteczki. Coś takiego, nie wiem, czy on je ma, czy on ich nie ma. I będą położone tutaj w kominie. Dobra, tyle ode mnie. Zmykam, bo Mateusz za mną czeka. Do zobaczenia za chwilę gdzieś indziej. W przyszłości. Na razie. Niech napierdalać tam teraz. Cepami. Nie, cepami, tak. Będziemy te worki z tymi piaskami rzucać. O. Po 20 kilo. Ciekawe, jak daleko byście rzucili takim workiem, tak a propos, co? Nie wiem. Da się to daleko rzucić? Da się. Nie, raczej nie. Co? Jak nie? No jak rzucisz workiem? Workiem? Nie rzucisz. Tylko wypchnąć jak kulę, kurwa. Słuchajcie, nie ma rzeczy niemożliwych, jak to mówią, nie? Muszę bluzę założyć, bo mi trochę zimno się zaczyna robić, albo przez to, że ogrzewanie w samochodzie. Dobra, idziemy do Travisa znaleźć winnego. Zapytać się, gdzie jest rusztowanie, zapłacić za izolację, zamówić maszynę do szlifowania podłogi. Mateusz został, a ja idę sam, ale muszę jeszcze maskę znaleźć. To jest problem, jest jakaś, dobra. Ta maska to już pamięta moją babcię. Słuchajcie, idziemy zobaczyć, co mają dla mnie nowego. Hej! Słuchajcie, izolacja kupiona. Kupiłem rolki setki i 170. Wszystko załatwione, zapłacone. Izolacja nie kosztowała mi więcej niż 500 funtów. Wypożyczyłem maszynę do podłogi od razu, aby nie było niespodzianek. Wziąłem ją od środy już od tego tygodnia. Przywiozą, niech będzie, bo wiecie, jak zamkną nam za chwilę, to będą jaja. A ja maszynę już będę miał. Jeżeli chodzi o towery, to podobno już są na miejscu, albo przynajmniej za chwilę będą na miejscu, bo powiedział, że już jest out of delivery, więc nie wiem, co to oznacza, czy wyjechał, czy już jest po prostu zaksięgowany, że wyjechał. Nie widzę tutaj tej ciężarówki w sumie. Chyba pojechał. Dobra, teraz się wszystko okaże, jeszcze tylko zajedziemy do chłopaków, zobaczymy, co oni tam działają, wymyślimy jakiś wspólny plan na dzisiaj. Pogoda jest w miarę. Także dobrze było skończyć ten ogródek, a Oskar pewnie się zajmie kończeniem łazienek albo kalków, nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy za chwilę na miejscu. Nara, hej. To nasi wariaci, słuchajcie, robią zajmie dzisiaj, bo planu nie ma. A się wszystkiego dowiemy. Nie chodź, proszę. Widziałem go nago. Poniedziałku nie wolno nagrywać. Spietrza, dziadu. Siema. Siema! Siema! Patrz, schował się. Ja plan, ja już mam plan. Już właśnie widzę ten plan. Plan jest taki, że będę dzisiaj sprayował. Przyjadę gdzieś godzina druga i będę to sprayował. Ale ty i tak nie potrzebujesz mnie do tego tutaj, bo trzeba ogródek skończyć. Niestety, ale jest pogoda mniej niż 18 stopni i prawo pracy zabrania pracować na dworzu. Masz rację. Oskar, to ty dzisiaj będziesz kończył ogrodek. Nie, nie jest pańska sprawa. Ej, to jest bezprawie. Pamiętaj, że u Polaka robisz, u Polaczyńskiego i tu nie ma kurwa lipy. Tak. Polaczyński kurwa, wiesz o co chodzi. Wiesz o co chodzi. A i pamiętajcie, nigdy dla Polaka, żebyście nigdy kurwa dla Polaka nie robili. Bo to dziad, chuj i oszukaniec i w ogóle. I nie płaci. I nie płaci właśnie. Nigdy nie płaci. I zawsze ludzi oszukuje na hajs. I trzyma ich 3 tygodnie albo 2 tygodnie i im nie płaci. I tak non stop. A potem mówi, że mimo. Tak, non stop zwalnia ludzi, mówię wam. Także słuchajcie. Żarty żartami. Jakbyście chcieli popracować za darmo. Na razie, ej. Zaraz się zobaczymy. Słuchajcie, dotarliśmy nad morze. Wieżyczek nie ma. Strasznie wieje, bo jest. Nie wiem, co to będzie dzisiaj.
ogromne mamy. Nie ma nic. Także pamiętacie, my mamy się zająć tymi dwoma szczytami, ale na tą chwilę no nie mam jak tu naprawę wejść gdziekolwiek, ponieważ nie ma sprzętu. Muszę iść do środka zapytać się, wiesz, jak tam ktoś był. Chodź, mistrzu. Nie ma dzisiaj fish and chips. Restauracja jest zamknięta na 5 tygodni. Także ogólnie wiecie, czy ja tu zacznę dzisiaj. Nie ma jakiego ciśnienia, najgorsze jest to, że materiał przyjedzie i będzie leżał. No i te wieżyczki będą mi kosztowały pieniądze, ale co będzie, to będzie. Jak to mój wujek mówi. Zaraz się zobaczymy z właścicielem. Słuchajcie, dostaliśmy kawę i chyba pojadę do domu. Fajna robótka. Się okazuje, że rybę zjemy za chwilę, tak. Się okazuje, że gościa nie ma. Nie ma gościa z towerem. Nie wiem, co jest grane. Nie przywieźli nam jeszcze materiał, to wiadomo, że jutro, ale on tu patrz, od wiatru ściągnęło się wszystko. Także nie mamy jak postawić, jak wejść. Jak zrobić roboty, chyba że tam za chwilę... Nie widzę, żeby ktoś jechał. Musimy wybrać się na piechotę samochodem do Travisa i zapytać prosto w oczy gościa, co jest kaman, bo nikt nie odbiera... Tak, bo oni nie odbierają telefonu. Ja rozumiem, że są pewnie super busy przez to, co się teraz dzieje. Ale tower już powinny być na miejscu od rana. Także lecimy ich szukać, hej! Welcome in dom wariatów, słuchajcie, bo to jest dom wariatów, to ciężko nawet ogarnąć. Podobno, apparently, kierowca z Travisa był już tam dwa razy w tym pubie. Nikt mu nie otworzył drzwi. A może on po prostu pukał do tych złych drzwi, słuchajcie, może on pukał do... Do jakich drzwi on pukał? Słuchajcie, może pukał od drzwi do tego kontenera tam, gdzie oni jedzenie trzymają, nie? Cholera wie, podobno był dwa razy. Nikt mu nie otworzył drzwi. Tak, my tam godzinę siedzieliśmy. Tak, my tam byliśmy godzinę, właściciel jest od 7:30. Gościu nie wiem, czy po prostu jest deklem totalnym, ale chociaż mógł przejść się dookoła i zobaczyć, czy w oknie kogoś tam nie ma z drugiej strony, nie? Jak da ryj akurat przez telefon. A, i restauracja przecież, powiem wam szczerze, jeszcze jest otwarta. Część restauracji jest otwarta, gdzie kawę serwują i breakfasty. Więc to jakim trzeba być imbecylem, żeby nie trafić tam i nie zapytać kogoś? No niewiarygodne po prostu, zwyczajnie niewiarygodne. Ciężko to nazwać słowami. To trzeba tu być, to trzeba poznać ten kraj, słuchajcie. Poznać tych ludzi. Jak ja uwielbiam takie poniedziałki. Wracamy z powrotem, let's go. Zobaczyć, bo droga jest zamknięta. Zamykają jak jest wichura. Także nie powinniśmy ogólnie tędy wjeżdżać, ale nie mamy wyjścia, bo jesteśmy tam w pubie. Więc wbijamy się. Najprawdopodobniej woda będzie wybijała na drodze, choć nie jest jeszcze tak źle. Trochę zalało parking. O, zalało. Ale jeszcze nie jest tak źle. Także wbijamy się, musimy dojechać na miejsce. Się odbija. Ale fale, daj spokój. Ostro dzisiaj wzburzyło. No, powiem ci, że jechałem tutaj jednego dnia autobusem, tam normalnie woda do tego. Była tak zalane, że woda mi przez drzwi wpływała do autobusu. Ten Andrzej kiedyś nakręcił film, jak taka ulewa była dosyć ostra i on wjechał tutaj swoim tym. Chryslerem stary, nic nie widział. Kompletnie nic, nie. Także zobaczcie, każdy lekceważy to prawo trochę tutaj. Co chwila spotykamy kogoś na drodze. Jaja normalnie. Ale nic, jesteśmy w Anglii. Dzisiaj to ja myślę, że my tego nie ustawimy, bo jest straszny wiatr, jedynie co, to musimy to schować do środka. To jest całe rusztowanie, które przyjechało, są dwa towery, szerokie, aluminiowe i tyle w temacie. Możemy spróbować, ale mam wrażenie, że to będzie ciężki temat to dzisiaj ustawić, bo za bardzo, bardzo wieje. Czyli nasze zadanie na dzisiaj to jest po prostu to schować do środka tam. Zaraz się dowiemy. Dobra, idziemy do środka. Za bardzo piska dzisiaj. Nic z tego nie będzie. Wiecie, ja dzisiaj tu na pewno tego nie będę rozkładał. Przenieśliśmy tylko z Mateuszem do środka. Ten tower w ogóle nie wiem, czy będę go rozkładał. Czy nie zdecyduję jutro, że go w ogóle nie rozkładam, albo chociaż tylko jutro go raz
rozłożę do ściągnięcia tych dachówek, bo zatelefonowałem do kolesia od scaffoldu i chyba powinienem tak od samego początku zrobić, ale chciałem przyrzydzić. Powiem wam szczerze, myślałem, że pogoda będzie w miarę. Tower wyszedł mi taniej, a ostatecznie skończy się pewnie na scaffoldzie. Czekam na quota, zobaczymy co on mi powie. Może nie rzuci zbyt dużej ceny. Wtedy będziemy mieli po prostu platformę po obu stronach. Nie trzeba będzie jej składać codziennie, bo to też jest ból. Ale huk. Zobaczymy jutro, albo jeszcze dzisiaj, co on mi powie. Lecimy do chłopaków. Słuchajcie, jest akcja. Przyjechaliśmy, będziemy zaczynać sprayować. Za chwilę. Mamy wszystko na miejscu. Mamy maszynę, mamy transformator. Chłopaki trochę już zaczynają też sprzątać. Przyjechały też koszulki, ale to jest temat dla nas. Do tej maszyny dostaliśmy takiego hopa jeste, tego, żeby można było użyć go do farby, na przykład do koloru, czyli podłącza się to mniej więcej w ten sposób. Nie ciągnie wtedy bezpośrednio z rury, tylko wlewa się farbę do tego hopa. Łatwiej jest wyczyścić później tą całą maszynę, no i zadbać o proporcje, czyli nie zasysa to tak jak normalnie przez ten filtr, tylko wlewa się farba tędy tutaj i leci sobie tędy, o. Także taki dodatek, wziąłem to, nie będziemy tego dzisiaj używać. Niech to sobie leży w kartonie, my za chwilę rozpakujemy maszynę. Tylko pogadam z chłopakami, gdzie zaczynamy, czy na dole, czy u góry. Idę zobaczyć, co u Karola jeszcze słychać. Karol na ogródku działa. Donat się znalazł, to chyba dla mnie. To dla mnie? Ty mogę go zjeść? Ekstra, dzięki. To donat jest mój. Chłopaki z ogródkiem działają. Jeszcze kilka krzewów zostało, ale ogólnie wygląda coraz lepiej. Duży ten ogródek się tu naprawdę zrobił, słuchajcie. I z tej strony wam go pokażę. Kawał ogródka. Tego naprawdę nie było widać. Babcia nam jeszcze przywiozła kluczyk do drzwi, bo nie mieliśmy. Także szok. Dobra, to trzeba zaplanować. My z Mateuszem już będziemy tam powoli planować te malowanie. Od góry chyba. Co? Od góry, nie? Dobra, to zabieramy się. Setup, zrobimy maszynę i włączę. Połączymy się z powrotem, jak maszynę będę miał uruchomioną. Hej! Dobra, słuchajcie, bo to będzie długi odcinek. Więc tak, na pewno to się skończy na sobocie i poniedziałku. Pokażę wam, co w takim pudełku z Graco dostaniecie, oprócz tego hopera, którego widzieliście wcześniej. Więc ja kupiłem transformator, bo ja transformatora nie używałem. I tak, takie pudełeczko mamy w środku. Czyściki różnej maści. Ja dostałem akurat 3 takie sety. Nie wiem po co mi to wysłali, ale wysłali. Do czyszczenia ogólnie mówią, żeby nie czyścić tym dyszy, tylko ją przepłukać, zamoczyć i tak dalej. Mam tutaj przedłużkę i do niej za chwilę wrócę, bo oglądałem film. Mam tutaj gana z jakimś płynem, kluczem i drugim kluczem. W ogóle dali jakiś set kluczy i płytę dali nawet. Ale my nie mamy tu komputera, więc nie będziemy mogli go odpalić. Mamy tu węża do farby i on powinien być dosyć długi. Nie wiem ile on ma tu, z 15 metrów chyba, coś takiego było. Już nie pamiętam teraz. Ale to jest razem... Jest to napisane, czy nie jest napisane? Nie, nie jest napisane, niestety. Mamy dodatkowo 2 dysze zakupione przeze mnie. Jedna jest to standardowa dysza, którą dostajecie. Zielona, do wszystkich farb. I jedna niebieska chyba, która jest... Czy ta powinna być niebieska ogólnie? Tą niebieską chyba jest standardowa do wszystkiego. A ta jest do tego takiego malowania fine, ale to się za chwilę... Tak, dobrze mówię. Do fine finish, tak jest napisane, low pressure. A ta jest taka uniwersalna do każdego rodzaju prawie farby. Poczekajcie chwilę, ktoś do mnie dzwoni. Sekunda. Let me find out. But is he fluent in English? He's speaking English, yes. Talk.
Just give me a second, I will find his number. What's his name and also? His name is Robert. Robert? Robert. Robert, oh, I got it. His number is 044. 044. 22. 22. Again, 22. 22. And 50. 50. So I've got 044 22 22 50. Yeah, that's his landline. So it's 0448. 4 times 2 and 5 times 0. Yeah, so 044 22 22 50. Yes. Okay, well, I'll give him a call. Thank you very much. No worries, stop yet. Bye now. Bye bye. Słuchajcie, niech dzwonią do Cypry. Może dostaną jakiegoś kurwa wreszcie deala, bo ja już mam ich dość. Także dobra, wracając do maszyny. Maszyna mi jest taka! Ale super, jest ciężka. Nie jest taka ciężka, ale jest piękna. A szkoda ją brudzić. Tutaj macie ciśnieniomierz, jeszcze widać ile macie tego ciśnienia. Tu macie przełącznik na węża i na pompę. Z tego co ja tam pamiętam, tu jest jakiś filtr schowany w środku, który też warto od czasu do czasu czyścić. Zamoczony, widzicie? Trzeba będzie to wypłukać przy pierwszym tryskaniu, żeby nie leciało z tym płynem, bo to jest zamoczone płynem. Tak samo pompa jest zamoczona płynem, ona jest dokręcona, tylko tutaj bardzo szybka wymiana. Tu macie pump replacement system. Jakieś można w ciągu minuty to odkręcić, wymienić, ale jeżeli macie na wymianę pompę. Jeżeli nie macie na wymianę pompy, to oj Mateusz, chyba wiadro jest dziurawe. To trzeba je stąd zabrać ASAP. To wtedy niestety będzie trzeba ją albo samemu spróbować, tu masz łazienkę prosto, albo samemu trzeba będzie jakoś wyczyścić, albo niestety stoicie na robocie, więc ja myślę, że najlepszym rozwiązaniem by było kupić po prostu sobie taki zapas, jeżeli chodzi o pompę, i wtedy wymijacie sobie ją faktycznie szybko, a tą możecie wysłać i macie na to czas. Lub zawieźć do serwisu, jak oni to mówią. Do tego dostaliśmy oryginalnie Gana lepszej jakości, bo ta moja maszynka nazywa się Classic 390 PC, jak widzicie. I do niej podobno dają trochę lepszego Gana. Ale to się wszystko okaże, bo ja tym jeszcze nie malowałem. Do tego wszystkiego mamy tu przedłużkę, którą montujemy sobie do Gana w ten sposób. Więc nie musimy podchodzić samym Ganem blisko ściany 30 cm, tylko ta przedłużka zrobi nam część pracy. Możemy stać dalej po prostu od miejsca malowania i też widzimy jakby więcej automatycznie. Więc ja sobie ją teraz setuję, poskręcam razem, odpalę, zobaczę czy działa i zaczniemy nią pracować. Let's go! Dobra, słuchajcie, mam związaną już maszynę wszędzie razem, popodpinaną. Trochę bałagan, no bo pierwszy raz to robię i wybaczcie, jeżeli popełniam błędy, ale na pewno się ich wszystkich pozbędę w trakcie pierwszego malowania lub drugiego. Wąż podłączony. Gun podłączony, ta przedłużka podłączona. Tu automatycznie macie dwie końcówki, bo jedna jest przy ganie, druga jest przy przedłużce. Tu akurat macie włożonego, jak to ustawić. Weź Mateusz mi chwilę powstrzymaj. Trochę nie ruszaj się. Więc w takiej końcówce macie tą dyszę. Ona teraz jest włożona właściwie, jak widzicie. Aby ją wyjąć, przekręcacie ją w ten sposób i ci ciach wyjęta. Aby ją włożyć z powrotem, wciskacie ją, pyk, przekręcacie, easy peasy. Ta akurat jest ta zła, bo ona będzie używana do drewna. Mam teraz w zestawie dwie takie z tego wynika. To tylko ekran się wyłącza. Mhm. Mamy dwa w zestawie takie, a ja, której będę używał, to będzie ta niebieska, gdzie się odłożyła. Tak. Ja będę używał tej niebieskiej, że za chwilę będzie w środku. Tu jakieś jeszcze dodatkowe rzeczy dali do tej dyszy, nie wiem co to jest. Jakieś gumki wymienne. Trzymajcie to sobie gdzieś, bo to się może okazać, że jest bardzo potrzebne. Ja jeszcze nie wiem do czego to jest.
rzadko kiedy czytam instrukcję, więc głównie lipa. Takie coś dali, ją zobaczcie, małe badziewie. I szczerze to ja nie wiem, czy to ma być, czy to jest tutaj zakładane, a może i na to zakładane. Ale tutaj tego nie było. Czyli co? Czyli tu macie podobną sytuację. Ciach. Sorry. Pyk i pyk. I to jest chyba wszystko na ten temat. Także takie coś podłączamy teraz do tej końcówki naszej przedłużki. Podpinamy farby i zobaczymy, co będzie się działo. Mam nadzieję, że nie wybuchnie. Dobra. Mateusz, ujęcie 14. 17. Odwrotnie mam cię teraz te. Już do kronogramu, muszę cię przewrócić. Dobra, jeszcze raz. Mateusz w roli głównej. Zrobiliśmy sobie próbę tutaj na tym pokoju. No bo gdzie? Ta ścianka, wyobraźcie sobie, jest przemalowana. Nawet nie zauważyłem kiedy. Tu sobie popryskałem na podłodze najpierw, żeby ustawić ciśnienie, aby nie było takich, wiecie, ostrych krawędzi podczas malowania, bo tak jak tu widzicie, jest taka ostra krawędź. Aby to zredukować, oglądałem tutoriale na YouTubie i trzeba ustawić ciśnienie, więc ja sobie podniosłem prawie na 200 tam z kawałkiem i okazuje się, że przy tej farbie jest to akurat wystarczające ciśnienie, aby ta farba się tam, wiecie, tak rozmyła po bokach. I to jest dla mnie ważne, więc pierwsza próba dokonana. Mam tutaj kawałek sufitu przemalowany, tą ścianę mam przemalowaną. Przechodzę sobie tam do pokoju, jak tam pomalujemy, przeniesiemy graty i lecimy z pokojami, słuchajcie. Także jestem pod wrażeniem tej maszyny, jak ona tu fajnie maluje. Zaraz ją zobaczycie w akcji, ja zakładam maskę i z tym lecimy, hej. Szybuncio w akcji. Maska się chyba przyda. Zobaczymy, ile minut zajmie nam pokój. Także liczę. Idziemy sobie.
w tą ścianę. Słuchajcie, chyba muszę się pochwalić, że jak na pierwszy raz, to nie jest źle. Nie wiem jak wyglądam, więc zobaczę się za chwilę w lustrze. Ale chatkę mamy całą przemalowaną na biało. To jest wszystko wiadomo. Słuchajcie, bateria wymieniona. Także wrócę z powrotem na piętro, bo to wszystko zbielało, jak widzicie, elegancko. Mamy to. Także maszyna, powiem wam, jest zajebista. Mamy wszystko na biało. To jest oczywiście undercoat, czyli ten pierwsza farba na nowy plaster, na nowy gips. Automatycznie wszystko, zobaczcie, jest pięknie białe. Można się wprowadzać. Wiadomo, że jeszcze mamy tutaj sporo malowania drewna i tak dalej. Czyli będziemy malować tą samą metodą ściany i sufity też maszyną. Także słuchajcie. Zobaczcie, ile mi to zajęło. Jest godzina czwarta. W sumie cały dom, 5 bedroom, 3 godziny wraz z chodzeniem, czyszczeniem maszyny. Trochę tutaj bałaganu jest, ale to przez to, że pierwszy raz ją czyściłem, chcę ją dobrze wyczyścić. Tutaj mamy living room pomalowany. Na raz. To wszystko, zobaczcie, na raz. Pomalowane. Kuchnia też od razu zbielała. Wszystko zbielało. Także nie, no czad komando, słuchajcie. Jest to super zabawka. Trzeba się nabiegać, ale na pewno już wiem, że przedłużka jest super. Coś takiego jest bardzo fajne i ważne. Jeżeli używacie, będziecie używać tej maszyny, to polecam zainwestować od razu dodatkowo w tą przedłużkę, bo nie musicie stać blisko ściany. I ja myślę, że gdzieś jeszcze na YouTubie oglądałem, aby dołączyć takiego węża, który jest bardziej elastyczny, bo ten jest dosyć sztywny. Więc ciężko się nim biega po całym domu. On się potrafi zawinąć i tak dalej. Więc ewentualna przyszłość, jeżeli chodzi o inwestycje do tej maszyny, to inny wąż. Bardziej miękki może, wiecie? Bo ten jest strasznie sztywny. I tyle, słuchajcie. Mamy to gotowe, zbieramy się. I lecimy do domu. Także dzisiaj wam to wszystko wrzucę. To było Graco 390 Classic. Widzicie? A tak to gdybym puścił tu malarza? Schowałeś się? To malowałby przynajmniej z półtorej dnia jeden pokój. Może nie na raz. Ale w ciągu dnia to zabrakłoby mu czasu, moim zdaniem, na to, żeby chociaż raz przemalować całą tą chatę. Tego jest za dużo po prostu, za dużo metrów. A przesprejowanie zeszło mi w sumie
3 godziny, tak? Coś takiego, razem z myciem maszyny. Także słuchajcie, jeżeli zastanawiacie się nad zakupem takiej maszyny, a malujecie dużo, mi się wydaje, że to jest właściwa inwestycja. Nie ma co się już zastanawiać, po prostu bierzcie hajs i kupujcie maszynę. Do zobaczenia za chwilę, jak się tylko tutaj ogarniemy. Na razie, hej. Hej, słuchajcie, dzisiaj jestem biały murzyn. Pomalowana chata, jestem przeszczęśliwy. Naprawdę, jestem tak szczęśliwy jak małe dziecko. Jakbym dostał w prezent na choinkę. Choinkę na Mikołaja, którego... o którym zawsze marzyłem. Ej, no świetnie, powiem wam raz, że wydajność, szybkość, precyzja, jakość tego malowania jest no, nieporównywalna do wałka, no nie będziemy się oszukiwać, nie? Ja to wiele razy obserwowałem gdzieś tam, wiecie, u ludzi, jak to wygląda te malowanie sprayowe, o, Oskar, ale nie wiem, czemu ja jeszcze tego nie kupiłem wcześniej, nie, tego malowania, tej maszyny. Teraz już chyba nie będzie innego typu malowania, tylko sprayowanie, powiem wam szczerze, bo to naprawdę ładnie wygląda. Chata zbielała w 3 godziny. 2,5, tak? 2,5? Patrzyłem, no. 2,5, 5 bedroom. Nie. Bosko. Także słuchajcie, ja zmykam, lecimy do domu, muszę wpaść pod prysznic. Nie wiem, czy jak na raz będę chciał się umyć, to wystarczy, czy na dwa razy? Kwasie się. Kwasie się zamoczę, właśnie. Także obym jakoś wyglądał. Mam nadzieję, że da się to doprać. Bo na siłowni nie pójdę taki biały przecież, nie? A i tam. A i tam. Albo cały się po prostu zaraz wymaluję do końca. Także trzymajcie się, słuchajcie, do zobaczenia. Ten film kończy się dzisiaj, a następny będzie wtorek, środa. Już prawdopodobnie z tym, co się będzie działo też na Pebbles, gonimy Karola, bo Karola wie, że siostra. Także ścigamy się. Hej, cześć, pozdrawiam.